Myślę, że już przeszliśmy właściwie do tego drugiego. Już cały czas jesteśmy. Dobrze, po głosie, bo widzę, że już niektórzy śpią na końcu. Niektórzy już śniadanie jedzą. Kto był z Państwa na pokłosiu? Teraz śmiało się możecie przyznać. Właśnie. Mało, prawda? Będzie cały czas propaganda, agitacja, wspaniały film, cudowny, nareszcie nasze sumienia będą rozdrapane, krew się poleje, ta ropa z nas wypłynie, przyznamy się, będzie nam się lepiej spało, lepiej żyło. Ja poszedłem, dlatego że pewna redakcja chciała mieć recenzję, bo powiedziałem, że to muszę iść do kina, nie bardzo mam ochotę, no ale to no, bez obejrzenia filmu, no to nie mogę recenzji napisać, dlatego poszedłem. Byłem na pierwszym seansie w kinie Promenada o godzinie 10.20, pierwszy seans w dniu premiery. Osób na sali 3. Ja trzeci. Jeszcze obsługa tam się przy projektorze, ja trzeba to liczę. Tłumy nie waliły, nie były. Na szczęście do filmu, to zaraz o tym powiem. Na filmie wytrzymałem do końca, ponieważ to normalnie to gdybym trafił przypadkiem, to bym zaraz wyszedł po pierwszych scenach, bo to pomijając tam treść filmu, to jest tak denne artystycznie, tak płaskie, niby płaskostopie przy tym to jest fajnie zbudowana noga. Osikowski rzekomo wielki artysta, ale to jest tak, przyjeżdża jakiś chłop polski z Ameryki, który tam robi w azbeście, i narzeka na Żydków, jak to tam Żydzi w Ameryce rządzą. Ma brata na wsi, który jest Żydofilem. Jakieś macewy gdzieś tam zdobywa, wykopuje, na własnym polu tam osadza, tworzy cmentarz żydowski. On przyjeżdża, patrzy, tam tych Żydków, tam coś jeszcze. Skrajny antysemita z filosemitą, rodzeni bracia. Po paru dniach filosemita jest, ten antysemita jest filosemitą, robi razem z bratem to samo. No, musi być jakiś motyw do tego, prawda? Jeden jest sprawiedliwy, nawrócony. Ale tak, pomijając, powiem zaraz treść, bo do tego dojdziemy. Facet występuje przez cały film w czarnym amerykańskim garniturze i białej koszuli, bo zgubił wszystkie bagaże, tam gdzieś tam zostawił, nie ma. I chodzi w tej białej koszuli, w garniturze, w pantofelkach. Do obejścia, do bydła, na rolę, zbiory, nie zbiory, woda, nie woda, tam wpada. Nawet nie spocony. Śniegu brakował. Dwa razy koszulę uprał, znaczy kołnierze. Dwa razy uprał, ale cały czas jak rano jest, się pokazuje obrasowana, lśniąca, biała koszula. Garnitur nienaganny. Siedzi w błocie, nurza się, jakieś czaszki żydowskie wydobywa, wychodzi, jak pies się strząsnął. No, dobry materiał amerykański, prawda? Tego typu mniej więcej są szczegóły, które rażą. Film ma być oparty na kanwie Jedwabnego, sprawie Jedwabnego. Co z Jedwabnym zrobiono, to mniej więcej wiemy, ale mniej niestety wiemy niż więcej. W czerwcu 1941 roku w spisie sowieckim Żydów w Jedwabnym jest tam bodajże 472 czy coś takiego. Polacy mieli zamordować, spalić stodole 1600. Stodoła, jeśli ktoś tam z Państwa w Jedwabnym był, widział, to jest taki obrys mniej więcej jak ta sala. Malutka, bo tam stodoły na wsiach to były olbrzymie. To jest malutka stodoła. Ci ludzie byli tylko w jednej części stodoły. Jak Niemcy podłożyli ogień, oczywiście naturalnym odruchem jest uciekać, więc uciekli wszyscy w jeden kąt. Spaleni byli benzyną i to tej benzyny poszło tak wesoliwo, bo Cyprian Pogonowski w Ameryce stecił strażakom amerykańskim. Bogaty człowiek, milioner, stać go na to. On dorobił się olbrzymich pieniędzy na, jako inżynier naftowy. Projektował platformy te głębinowe, jako jeden z pierwszych na świecie. Także bogaty. Zlecił strażakom amerykańskim, żeby zbadali, jak taka stodoła płonie, w jakim, kiedy to jest wybuch, płonie, tak jak tu wszystko w tych opisach było. Dali im wszystkie dane techniczne. Amerykanie stwierdzili, 200 litrów benzyny jest potrzebne. A tam było 7 litrów nafty w tej miejscowości. Bo to też jest znane z zeznań. Wszystko jest, że w sklepie było 7 litrów nafty. Nafta się nie pali. Proszę tu postawić 7 litrów nafty i zapalić, ile to będzie trwało. A rozlać to po ziemi i zapalić, to jest jeszcze gorzej, bo to wsiąka w ziemię, prawda? A tam nastąpił wybuch, to zapłonęło od razu. Więc benzyna, jeśli była, to musiała być przywieziona. Niemców nie było. Jak zwykle przecież Niemcy dzisiaj to są naziści, coś tam czasami przyjeżdżali. Ale Niemcy nie. 600 mamy z głową. Pomijając wszystkie inne szczegóły sobie jedwabne, skandaliczne śledztwo, które po łebkach przebiegło bardzo szybko, tak jak inne sprawy toczą się latami, dziesiątkami lat, nic się nie można wykazać, to tu wszystko zostało zamknięte. Trzydniowa ekshumacja, gdy dokopano się do zwłok,
które nie były popiołami, tak jak się twierdzi, bo na początku przez parę dni na tych serwisach IPN-owskich były zdjęcia. To były uwędzane ludzkie zwłoki w dymie i w pożarze, ale nie spalone na popiół. Przynajmniej takiej dokumentacji nikt nie pokazał. To w kościach, w czaszkach były kulki. I to stwierdzili rabini amerykańscy. Jak to poszło w świat, że są jakieś metale, niestety nie szlachetne, tylko właśnie kule w kościach, to wstrzymana ekshumacja. Dlaczego? No bo Żydzi sobie nie życzą, bo to narusza spokój i tak dalej. W innych miejscach sprzedają kirkuty na stacje benzynowe, na drogi, na inne. Nic się nie dzieje. Nie ma problemu. W Radze Czeskiej olbrzymi cmentarz żydowski poszedł pod nowe autostrady, tam jakieś sklepy i inne rzeczy. Nekropolia olbrzymia, prawda? Tu w jakimś jedwabnym, na skraju pola, co to wydobyć, pochować z godnością, te zwłoki, nie byłoby problemu, ale to rzekomo zakłóca spokój. Polskie prawo nakazuje w przypadku popełnienia takiego czynu zbadanie dwóch rzeczy. To jest podstawa każdego śledztwa. Liczba ofiar, sposób zadania śmierci. Nie mamy liczby ofiar prawdziwej, nie mamy sposobu zadania śmierci. Jeśli było 472 Żydów w momencie, jak wchodzą Niemcy na te tereny, wiem, co najmniej kilkudziesięciu było wcielonych do Armii Czerwonej, młodych mężczyzn, zabrano. Policja, milicja żydowska, cały ten aparat administracyjny żydowski, jedwabny, uciekł z bolszewikami. Ta liczba się cały czas zmniejsza. Po tym dniu, po 10 lipca, w Jedwabnym mieszka ponad 200 Żydów w getcie. Tylko tego getta tak naprawdę nie ma, bo oni mieszkają na rynku, w tych samych domach, gdzie mieszkali przedtem, mają zakaz opuszczania Jedwabnego. I to trwa do sierpnia 1942 roku, czyli 13-14 miesięcy. Żyją w sumie na warunkach wolności, znaczy poza ograniczonym terenem poruszania się. Przez kilkanaście miesięcy czy Żydzi żyją w Jedwabnym. Tam ci ludzie ich rzekomo zniszczyli, spalili, wymordowali, zatłukli piłami, głowy odcinali. Wśród tych samych ludzi żyją. Jak to jest w ogóle możliwe? Czy Polacy dalej mają do nich dostęp? Czy ich nie dorżnęli? Nie. Skąd się ci ludzie wzięli? W dniu tego pogromu byli przez społeczność jedwabieńską uratowani, schowani. Udział Polaków w tym jest niewątpliwy. Tam się wylicza w tych aktach prokuratorskich, nie wiem, do 40 nazwisk, do 40 osób, bo nie nazwisk, nie stwierdzono tylu osób personalnie, ale przyjmijmy, że tam 40 jakiś tam część to w ogóle przyjechała z zewnątrz i tak dalej. Całe śledztwo niedokończone. Organizator Einsatzgruppe na tym terenie, z Ciechanowa gestapowiec, Hermann Schaffer, żyjący wtedy jeszcze w Niemczech, przesłuchiwany przez polskich prokuratorów, bardzo ładnie, składnie opowiadał. On robił Radziłów, tam inne miejscowości, mordował Żydów. Wszystkie śledztwa w Niemczech były przeciwko niemu ułożone, on tam wykonywał rozkazy, w związku z tym inny rodzaj odpowiedzialności. Ale był także w Jedwabne. W momencie, kiedy doszło do pytań o Jedwabne, on się poczuł źle. Jak się poczuł źle, to przesłuchanie przerwano. Co się dzieje, jak się osoba przesłuchiwana poczuje źle? Robi się przerwę, czeka się dzień, dwa, trzy, cztery, pięć. Przesłuchuje się dalej. Przedtem był całkiem żywotny, sam przyszedł na przesłuchanie, nic mu nie było. Polscy prokuratorzy wyjechali na Polski. I skończyło się przesłuchanie na przesłuchaniu wstępnym. Wzięli dane personalne, gdzie służył i tak dalej. To po sprawie jedwabnego doszli, przesłuchania nie ma. On kilka lat następnych jeszcze żył. Jakichś dziadów różnych starych ci Żydzi i inni ściągają po sądach, nie ma problemu, że na noszach ich wnoszą, prawda? Tu też można go było na noszach wnosić na sprawę, zrobić tę sprawę. Tym bardziej, że on był rozpoznany przez Żydówkę w sąsiedniej miejscowości w Radziłowie. Rozpoznany wtedy, ona była tam 16 czy 18 latką na rynku, bo widziała go z okna domu, w którym mieszkała. Rozpoznała go w latach 50-tych, 60-tych w śledztwach na zdjęciach, że tam jest tak, ten człowiek był charakterystyczny, że to jest ten człowiek. Nie miała wątpliwości, jak dostała kilkanaście zdjęć i nie było wątpliwości, że on też był w Jedwabnym. I teraz przyjechali Niemcy, powiedzieli do Polaków gromcie, gromcie, bardzo z tego cieszymy i sobie pojechali i Polacy sobie pogromili. Pierwsze palenie ludzi w stodołach na ziemi II Rzeczpospolitej mają miejsce bodajże chyba 8 września 1939 roku. W
okolicach Częstochowy. Później sukcesywnie Niemcy setki razy to powtarzali. I to są takie czyny, gdzie jest spalonych kilka, kilkanaście osób, ale w takim Słonimiu kilkaset osób spalili. Całą miejscową inteligencję, księży, jakichś dorosłych mężczyzn, którzy wyłapali do tej represji, spalili im w stodole. To był bodajże lipiec 1943 roku. Niemcy. I takich przypadków jest pełno. Ostatni znany, udokumentowany przypadek, kiedy Niemcy spalili ludzi w stodole. Jakieś 1200 czy 1400 osób. Gardelegen od Berlina. 13 kwietnia 1945 roku. Następnego dnia Amerykanie, to było od strony Berlina, tylko od strony zachodniej. Następnego dnia weszły tam jednostki, to nie było blisko Berlina, przepraszam, dalej. Magdeburga. Magdeburga chyba. Weszły jednostki amerykańskie rano, wieczorem. To były kolumny ludzi, którzy wyszli z obozów koncentracyjnych. To już było porozbijane, te kolumny więźniu transportowane przez Niemców. To się wszystko rozłaziło. I ci ludzie dla bezpieczeństwa sformowali własną kolumnę. Ci więźniowie z obozów koncentracyjnych, robót przymusowych. Były kobiety, dzieci, mężczyźni, około 1400 osób. Gdy doszli do tej miejscowości Gardelegen na noc, tam miejscowy ten Kreishauptmann czy tam jakiś tam inny, wyznaczył im kwaterę, no bo to masa ludzi, do stodoły. Olbrzymia stodoła, bo to był wielki majątek ziemski. Czyli byli tam weszli, Niemcy ich zamknęli, oblali, podpalili, spalili. Wszystko. W ostatnich latach nawet tablica została zmieniona o sprawcach i ofiarach. Państwo polskie się tym jakoś tak mało interesuje. Nie ma postępowań, kto to zrobił. Nie ma procesów, nie ma dochodzenia. A w Jedwabnym są. Aparat wykonawczy niemiecki w Jedwabnym są dwa główne nazwiska, o których wiemy. Burmistrz Jedwabnego, człowiek o nazwisku Korolak. Piękne polskie nazwisko, prawda? Cały czas było, że to tam miejscowy mieszkaniec Jedwabnego, został burmistrzem, no to ładnie brzmi, do dzisiaj burmistrz i wtedy burmistrz, to nie to samo. Dzisiaj mamy wybory, mamy jakieś struktury, coś identyfikujemy. To byli ludzie mianowani przez Niemców. Karolak nie był z Jedwabnego. Był przez Niemców przywieziony, miał papiery niemieckie jako obywatel Rzeszy. A że polskie nazwisko i polski znał, von der Bazelewski też Polak, prawda, i polski znał. O niczym nie świadczy, Warszawy pacyfikował. Drugi to jest miejscowy żandarm, o którym wiemy, Bardon, Volksdeutsch. Taki Polak. I też nie bardzo miejscowy. I tak dalej. To są rzeczy, które wołają o pomstę do nieba. Jak tą sprawę załatwiono. Do tego mamy dwoje bohaterów Jedwabnego, roztrąbionych na cały świat przez Annę Bikont z Gazety Wyborczej. Ona zrobiła z Wyrzykowskiego, z Wyrzykowskiej i z ten drugi tam rzekomy Jakowiec, co ja zawsze nie mogę za bardzo uwierzyć, Stanisław Ramotowski, że on był AK, a tam się jakąś Żydówką zaopiekował, on nawet opisywał, że jak tam AKowcy ludzie tam chodzili, jakieś akcje czy coś, ja sobie leżałem z tą Żydówką w ziemniakach, tam już były wysokie, to nas nie było widać. No, Jakowiec oczywiście. Ona z nich zrobiła błogosławionych prawie, że. Wyrzykowska, która tam uratowała Wassersteina z tą grupą siedmiu Żydów. I ten, który też tą ratował tą nam Haję Finkelstein czy jakąś w tych kartoflach. I co się dzieje? Tak naprawdę w Wyrzykowskiej chowało się 9 osób, a nie 7. Tam się urodziło dziecko. Tutajże chyba samego Wassersteina z tych Żydów. Co się z dzieckiem stało? No bo wiadomo, dzieci płaczą, coś tam, problem. To zamordowano przez nich samych. I jedna osoba tam była w tym bunkrze, zmarła. Po wejściu bolszewików na te tereny, Wyrzykowska razem z Wassersteinem, była mężatką, miała dzieci. Razem z Wassersteinem udała się na wspólną wyprawę w świat. To teraz do Austrii, on ją tam porzucił, zostawił, już był po drugiej stronie, to nie obchodziło. Ona niestety wróciła sama do męża, do rodziny. I tu mamy znowu wydarzenie dla Anny Bikont. Sensacyjne polskiego antysemityzmu, dla postępowań prokuratorskich. Naganne, karygodne, bo ona została pobita, dostała baty od miejscowych ludzi z konspiracji. To był kwiecień 1945 roku. Za co? Za to, że chowała Żydów. Nie mogli jej tego radarować, zamiast ich wydać, ich zabić.
to byśmy sobie przyszli ich zabili, to ona ich uratowała i chowała. I Polacy ją tak potraktowali. A jaka jest prawda? Prawda jest zawarta w kronice, która się nazywa Kronika wydarzeń na terenie powiatu łomżyńskiego w latach 44-45, sporządzona przez Milicję Obywatelską. Dzisiaj w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. Pojawiły się osoby, które z własnej inicjatywy przekazywały informacje aparatowi bezpieczeństwa. I tak 9 kwietnia tego samego roku do UB w Łomży zgłosiła się Antonina Wyrzykowska z Janczewa, gmina Jedwabne, która podała nazwiska osób. I idzie seria. 10 członków AK, NZ-owców. W wyniku takich właśnie działań informacji według zestawień Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży do 17 lipca 1945 roku aresztowanych zostało 727 członków AK i 69 członków NZ-u. I ona dostała tylko baty, bo niewiele o niej wiedzieli. Na pewno by dostała nawet kulę w łeb, gdyby to wtedy wyszło. To jest polski antysemityzm, co dostała za to, że ratowała Żydów, to już wiemy. I drugi, tenże Ramotowski, drugi bohater Wikontowej, to jest Stanisław Ramotowski, tajny współpracownik Brzoza. Cały czas na kontakcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży, rzekomo akowiec zajmował się akowcami. Anna Wikont jest córką Wilhelminy Skulskiej, czyli Lei Chorowic, czołowej stalinistki z Trybunału Ludu Wybranego. Druga córka Anny Wikont to jest Ewa Kluczkowska z Gazety Wyborczej. Ona się zajmuje Chinami, tam takim wschodem, z angielskim, więc tłumaczy tamtym prasę, tu w Gazecie Wyborczej są takie różne rzeczy. Ciekawostka znowu, ja często lubię ciekawostki o takich spotkaniach, żeby ludzie nie uciekli. Ciekawostką jest w tym przypadku Jerzy Urban. Ciekawe. Dlaczego ciekawostką? Otóż Jerzy Urban napisał, że Wilhelmina Skulska to była taka megiera, kochanka całego biura politycznego w tamtym czasie. Kręgi się zacieśniają. Obyczajówka, polityka, antysemityzm, polski szowinizm, wszystko razem wzięte. Trzeba to rozplątywać, wyłuskiwać i pokazywać prawdę. Kto w czym uczestniczył, jaki ma interes. Nie ma nigdzie w książce Wikontowej, która dostała Nagrodę Komisji Europejskiej za swoją książkę, której napisał we wstępie: Polacy mordowali Żydów. Powiedzcie, że Żydzi mordowali Polaków. Do więzienia pójdziemy, spróbujcie. Że UB to było żydowskie więzienie. Teraz, a nie całe, a nie wszyscy, a trochę nie było, a gdzieś tam poszło, a ten to już nie był Żydem, bo jak był do UB, to poszedł, to już przestawał być Żydem i tak dalej. O nas wolno tak mówić. Nie ma książki Wikontowej, ani o Ramotowskim, tego co ja tu mówię, ani o Wyrzykowskim, że uciekła z Wassersteinem, zostawił, kopnął, wróciła do żony męża. To jest relacja Wyrzykowskiego z lat 60. w Żydowskim Instytucie Historycznym, zupełnie inna niż te, które były uwzględnione. On pisał o ofiarach pogromu niemieckiego wtedy. Nikt nie kazał, nie musiał się kryć przed polskimi antysemitami i tak dalej. To są te rzeczy, których w filmie oczywiście nie ma. Film jest obrzydliwy w wymowie politycznej i moralnej, dlatego że tak, jest początek XXI wieku. Polska wieś nie pracuje, pije, zarośnięta, brudna. Zostało tych chałup już tam niewiele, bo znowu sensacja. Cała ziemia, się okazuje, użytkowa, rolna, należała przed wojną do Żydów. A polscy chłopi mieli bagna i nieużytki. Pewnie żaby hodowali, komary jedli, a Żydzi mieli piękne, dobre ziemie. Chłopi zazdrości i z zawiści chrześcijańskiej, z tej nienawiści chrześcijańskiej i z zawiści materialnej mordują tych wszystkich miejscowych Żydów, zabierają im te majątki. Miejscowy chłop, ojciec tych dwóch bohaterów tego filmu, oddaje swoją chałupę, żeby tych Żydów zgromadzić, spalić, sam ogień podkładać. Pali tych Żydów. Ich ojciec. Oni z tym bólem się dowiadują, jak to? Tatuś, tak. Wasz tatuś spalił naszych Żydów. I zabrał im ziemię. Chałupa, w której tu jesteście, to jest chałupa pożydowska. Dramat. A cała wieś siedzi i rechocza. Tylko nic nie mówcie, wiecie, żeby się nie wydało.
oni te macewy wyciągają, zaczyna się dramat, wieś siekierami na nich. Łapią tego, nie tego, który z Ameryki przyjechał, to tego, który wcześniej rozpoczął tą akcję. Krzyżują go na drzwiach stodoły. Krzyżują, oczywiście postać w męce, krew spływa, poprzebijany jakimiś nożami rytualnie czy coś, ale żyjący, oddychający, pan szczur rozgląda się na lewo i prawo. Jest policja, straż pożarna, służby i cała wieś patrzy. Nikt go nie zdejmuje, nikt go nie ratuje, nikt mu nie daje pomocy żadnej. Stoją i czekają, aż zdechnie za przeproszenie. To jest film, który jest o polskim antysemityzmie, na który teraz chcą prowadzić tłumy dzieci. Nie chcą ludzie chodzić, to dzieci mają chodzić. Opracowane wzory zajęć o polskim antysemityzmie. A co ty byś zrobił w sytuacji, jakby tu byli Żydzi paleni w stodole? To czy byś był po której stronie? Czy byś Żydów spuczył, czy byś Żydów... I w tym filmie nie ma, prawie to nie jest pokazane, a są opowieści. Jak ci chłopi tych Żydów w tej chałupie zamknęli do palenia, to Żydówki wyrzucały małe dzieci na zewnątrz, żeby te dzieci ratować. Ale polscy chłopi chodzili z dłami, czatowali. Coż, Żydek wypadł, to go na wigły i z powrotem do pomiędzy. A był taki jeden, który przed wojną podkuchiwał się takiej dziewczynie żydowskiej ładnej i ona go nie chciała. A to wtedy, jak już był ten pogrom, to dydu, obciął jej głowę i w piłkę grał z kolegami. I to jest ten film? Tak, to jest ten film. To wszystko jest ten film. Nie wolno dzieci posłać do szkoły. I teraz dobrze. Dzieci trzeba w domu wychowywać, uczyć. Więcej z tego skorzystają. I teraz tak, na grosie, od początku do końca fałszywy. Gros to jest, przepraszam, głupek. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Facet, który pisze książkę o Jedwabnym, twierdzi, że jest Żydem z pochodzenia. Pierwszy dokument powojenny, który mówi o Jedwabnym, to jest list z Urugwaju, całki Migdał. Pierwszy list, tam, że tam słyszałam tu, że gdzieś tam Żydów spalili z Jedwabnym. Co się dzieje? List trafia do MSZ-u, później do prokuratury, tam jest wszczęte śledztwo. I co pisze Gross? Całka Migdał to jest kobieta u niego. Ale całka Migdał to jest Calel Kahil Migdał. To jest Żyd, to jest mężczyzna. Czyli dziad historyk, za przeproszeniem, który bierze się za rzecz poważną, nie odróżnia. Jest na Princeton teraz, za przeproszeniem. My możemy zrozumieć, że nie jest to. Na świecie uchodzi za wybitnego historyka. Ma to się do Princeton, to nie jest tyle co. Ale on podobno pisał. Proszę o ciszę, bo nie słychać, co mówi prelegent. I teraz tak, człowiek, który z taką wiedzą, z takim warsztatem, myli świadków, cytuję fragment zeznania w tej sprawie w swojej książce o Jedwabnym, cytuję, gdzie jest wprost napisane, że pierwsza grupa Żydów została zapędzona do stodoły. Tam zostali zastrzeleni, wrzuceni do dołu. I tego nie ma w książce w ogóle. Jest cytat, z którego on nie korzysta. Albo ktoś to opisał, albo on sam siebie nie czytał. Takich zresztą rzeczy niezgodności grubego kalibru jest to najmniej kilkadziesiąt u niego w książce. Nie ma tak naprawdę z czym dyskutować. Ale polskie śledztwo, zamknięte umorzeniem, jest całościową analizą akt, zeznań i tak dalej, dokonaną przez polskiego prokuratora. To są takie rzeczy, że na przykład tak, świadkiem w tej sprawie jest człowiek urodzony w 1959 roku. Proszę się nie śmiać, świadek uznany za świadka przez prokuratora i jego zeznania są pełnowartościowe. Dlaczego jest świadkiem? Mamusia mu mówiła. A mamusia żyła w Jedwabnym i widziała. Ja jeździłem do Jedwabnego wielokrotnie. Z mieszkańcami, z osobami, które już w Jedwabnym nie mieszkają, ale w Warszawie czy w innych miejscowościach jeździłem, pokazywali mi po kolei wszystkie miejsca i tak dalej. Pokazali, gdzie ten człowiek z tą mamusią, znaczy gdzie mamusia tego człowieka mieszkała. Na skraju Jedwabnego, całkiem po drugiej stronie. I tam jest, że oni oglądali wszystko, a później na koniec to sobie uciekli gdzieś tam do Łomży. I zaprowadzeni im pokazali, proszę, tam cała ta topografia została, te domy zostały. Proszę bardzo, co z tego miejsca widać? On napisał, którymi ulicami uciekali. Nic nie widać, daleko od miejsca zdarzenia. Ale na przykład polscy świadkowie, brat z siostrą, on miał 12-13 lat, ona chyba 9-10, którzy mieszkali obok tego wydarzenia. To była rodzina Rusińscy.
rodzina miejscowego Kowala. Okna wychodziły na te dziedziny, tam gdzie ten cały transport tych Żydów był i tak dalej. Widzieli to wszystko. Przesłuchiwani różnili się w szczegółach. Po tylu latach, po kilkudziesięciu latach, to co widzą dzieci kiedyś, nie może być dokładne słowo w słowo to samo. Co robi prokurator? Odrzuca ich zeznania jako niewiarygodne, bo są sprzeczne w szczegółach. Co jest rolą prokuratora? Do końca wyjaśnić wszystkie sprzeczności. To się wzywa osobę i konfrontuje. Zeznał pan to i to. Czy tak było? Bo pana siostra mówi, że to nie było tak. 15 minut później na przykład. Albo 200, albo 20 metrów w lewo czy w prawo. To są istotne szczegóły. Świadkowie są odrzuceni, którzy widzieli. Świadkiem jest ktoś, kto był szefem Gromadzkiej Rady Narodowej w 89 do wywiedzi na taczkach i on mówi, ja wam teraz pokażę. Ja powiem, że mamusia widziała i powiedział. I został przyjęty jako świadek. To jest wszystko tym, co jest rzeczą w tym śledztwie skandaliczną, bo ono nie zostało dokończone. Podstawowy dokument, już ostatnia rzecz, o której mówię, sądowy, nieopublikowany nigdzie, nie zmieści się w dwóch księgach Jedwabnego. Raport kryminologa, najwybitniejszego polskiego kryminologa, profesora Andrzeja Koli, ten, który robił ekshumację w Jednoje, w Katyniu, w Charkowie i tak dalej, robił w Jedwabnym. I jemu wyszło, że jest najwyżej 150 ofiar. I to wszystko. Najwyżej. Później, po naciskach, poszło do akt sądowych, że to mogło być 300 ofiar nawet. Jedyny raz, kiedy ten człowiek wystąpił, publicznie powiedział do filmu, dał się nagrać, a mój znajomy, reżyser z Krakowa, pan Janicki, on był szefem ośrodka krakowskiego telewizji po zmianach, ale jak chciał rzeczywiście zmiany robić w telewizji, to bo Unia Niewolności zrobiła z nim to, co wtedy robiło, czyli pożegnał się z telewizją. Ale on chciał zrobić film dokumentalny o Jedwabnym. Pytał się, czy mu pomogę. Ja z nim tam jeździłem, dawałem mu kontakty na tych ludzi, świadków. Pokazywaliśmy mu te wszystkie miejsca. On ten film zrobił. Tylko zrobił pod innym kątem. Nie to, ilu Żydów zginęło, tylko ilu Żydów i jak zostało w Jedwabnym tego dnia uratowanych. Film naprawdę wstrząsający i robiący. To jest łagodny, spokojny, nie stawiający sprawy ostro, ze znakami zapytania, ale pokazujący. Skoro tak, to dlaczego więcej Żydów Polacy uratowali, niż w tym pogromie zginęło? Co więcej, szef przedwojennej gminy żydowskiej z Jedwabnego, uratowany, po wojnie został w Jedwabnym. Został tam do śmierci. Kilka przynajmniej osób po wojnie zostało na stałe w Jedwabnym, Żydów mieszkało. Do października 1940 roku ci Żydzi z Jedwabnego, którzy gdzieś tam uratowali w innych okolicznych wsiach, w okolicy gdzieś tam, mieszkali w Jedwabnym. Dopiero później, w ramach tej ucieczki na zachód, tworzenia państwa Izrael i tak dalej, wyjechali na zachód. Do października jest 40 osób jeszcze z Jedwabnego, które to przeżyły. A to nie są przecież wszyscy, bo jeszcze pojedyncze różne osoby, które gdzieś tam się w innych miejscach uratowały. Tego nie ma ani w śledztwie, ani w książce wikontowej, ani w filmie Agnieszki Arnold, w której występuje człowiek, który opowiada, że takimi rzeźnickimi nożami Polacy wydolili tych Żydów i tu, mówi, zakopali, tu w tym miejscu leżą, pokazuje na tym filmie. I później go radarami przewoźnik badał, mówi, już nie ma żadnych Żydów, nic, żadnych kości, są tylko w stodole. Tam. I żadne kości nie są pocięte żadnymi wielkimi nożami rzeźnickimi. Bo jeśli było parę noży w Jedwabnym rzeźnickich, to nie tyle, że kilkadziesiąt osób czy trzysta kilkadziesiąt przeszło nożami i dźgało. Żydzi w stodole, ci spaleni, mają przy sobie obrączki, monety złote, klucze do domów, różne przedmioty osobistego użytku. To, co się zabiera, jak się jest wypędzonym. Zamyka się dom na klucz, zabiera się rzeczy wartościowe. Nieobrabowane zwłoki. To złoto, te ruble, pierścionki, to wszystko tam w tych zwłok było. Nikt im tam czaszek nie rozbijał, tak jak później oni opisywali, że rozbite czaszki i zęby wyrywane. Te złote zęby tam leżą do dzisiaj. Nic takiego nie miało miejsca. Czyli od początku do końca są konfabulacje. Z liczbą ofiar, ze sprawcami, z brakiem Niemców. Niemców to w ogóle dzisiaj nigdzie nie ma. Ja w tej recenzji w naszym dzienniku napisałem, że to następny film Pasikowskiego to będzie jak pod Grunwaldem Polacy zastrzelili kapitana Klossa. No dokładnie. No to dlaczego? Nie, pod Grunwaldem Klossa, no bo to najlepiej, że występował po stronie krzyżackiej, przebrany, nie poznali go rycerze
jak jeły, to go zastrzelili. Nie, nie mieczami, zastrzelili, to będzie lepsze. Ale mamy też z analogicznych wydarzeń, które powinny być nakręcone i pokazane, jednoznaczne świadectwa zbrodni popełnionych w czasie wojny na Polakach przez drugą stronę. Gdzie nie ma wątpliwości, kto to zrobił, jak to zrobił, bo oni mówią to o sobie sami. Te śledztwa toczą się, to już chyba są nawet poumarzane, ponad 10 lat, pozamykane. Na Liborki, Koniuchy, wiele jest w ogóle nieruszonych, Świńska Wola, Ryki, jakieś tam Drzewica, no to można wymieniać dziesiątkami miejscowości, gdzie dochodzi do pogromów ludności polskiej. Ale Koniuchy, jest 38 udokumentowanych ofiar i na Liborki, gdzie jest, nie wiem, 140 chyba ofiar, kobiety, dzieci też, paleni we własnych domach przez bandy żydowskie, ugrupowania partyzantki żydowskie, tak jak oni mówią. To z Koniuchów mamy dramatyczne relacje. Już tym kończymy. Po prostu dramatyczne to mało powiedziane. Abraham Zelnikow, członek tzw. Brygady Litewskiej, napisał w swojej relacji otwarcie. Wszystkich mieliśmy wybić. Zabraniono nam zabierać czegokolwiek z wioski. Partyzanci okrążyli wioskę, wszystko podpalono. Każde zwierzę, każdego człowieka zabito. A jeden z moich kolegów, znajomych, partyzant, wziął kobietę, położył jej głowę na kamień i zabił ją kamieniem. Pol Bagriański, też żydowski partyzant, potwierdza to. Gdy dotarłem do swojego oddziału, zobaczyłem, jak jeden z naszych ludzi trzymał głowę kobiety w średnim wieku na dużym kamieniu i uderzał ją innym kamieniem. Za każdym walnięciem krzyczał: to za moją zamordowaną matkę, a to za mego zabitego ojca, a to za mego uśmierconego brata i tak dalej. Był to młody człowiek w wieku około 22 lat i byłem z nim przez cały czas pod ziemią. Był przyjacielskim, cichym człowiekiem. Nigdy nie spodziewałem się z nim, po nim, że zrobi coś takiego. A jego rodzinę zabili Niemcy, nie mieszkańcy tej wsi. Ale to jest nie koniec. Jest jeszcze relacja, którą ciężko się czyta i chyba jeszcze ciężej słucha. Następna relacja dotyczy pastwienia się nad zwłokami i nad osobami ciężko rannymi. To wygląda w ten sposób. Zabawa, jaką żydowscy partyzanci urządzili sobie w spacyfikowanej wsi. Użyli do tego ciał zamordowanych kobiet i mężczyzn, niektórych ciężko rannych. Gdy dotarłem do oddziału, aby przekazać nowe rozkazy, zobaczyłem straszny, przerażający obraz. Na małej polance w lesie leżały półkolem ciała sześciu kobiet w różnym wieku i dwóch mężczyzn. Ciała były rozebrane i położone na plecach, czyli nagie zwłoki lub ciężko ranne osoby. Padało na nie światło księżyca. Jeden po drugim partyzanci strzelali trupom między nogi. Gdy kule dosięgały nerwów, ciała reagowały jak żywe. Drgały i wykrzywiały się przez kilka sekund. Trupy kobiet reagowały w bardziej gwałtowny sposób niż mężczyzn. Wszyscy partyzanci z tego oddziału brali udział w tej okrutnej zabawie, śmiejąc się w dzikim szaleństwie. Najpierw przestraszyłem się tym przedstawieniem, ale później zaczęło mnie ono w sposób chory interesować. Im się nie śpieszyło i dopiero jak trupy przestały reagować na kule, przemieścili się na nową pozycję i w nowej robili to samo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.